Dobry wieczór, Weronika Zając, CV Reklama, KSW 67 Gala. Wraz ze mną Anzor Ażyjew, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim. Jak dobrze wiemy, stoisz za sukcesem Adama Soldajewa. Powiedz mi, jak się z tym czujesz, że tak wypadł jego debiut, tak rewelacyjnie? Tak, jeżeli chodzi o debiut, to debiut w KSW. Tak, Adam ma 5-1. Ja i niestety dzisiaj Arbiego nie mam, my jesteśmy z Arbim trenerami Adama. No i parę akcji mieliśmy przygotowane i jeden z tych akcji weszło. I tyle. Czyli game plan jak najbardziej został zastosowany. Powiedz mi, jak oceniasz umiejętności rywala Adama? Czy to było dla niego duże wyzwanie, czy łatwizna? Jeżeli chodzi o MMA, tutaj nie ma tak, że jest łatwizna. Naprawdę, to jest bardzo dobry, bardzo solidny zawodnik był. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to mocniejszą jego stroną to była parter, to znaczy, że jiu-jitsu, zapasy. Jeżeli chodzi o stójka, no to mieliśmy przygotowany cały plan i byliśmy przekonani, że w stójce, że on z Adamem nie ma szans. No i Adam to udowodnił. Widziałam, że w trakcie walki właśnie tak krzyczałeś, dawałeś Adamowi wskazówki. Czy on się do nich stosował, czy na przykład nie słyszał przez to, że były emocje i duży hałas na sali? Bo my z Mansurem, z moim bratem, krzyczaliśmy do Adama, żeby prostymi ciosami, żeby pracował. I Adam dawał nam sygnał, że nie słyszy. I pokazywaliśmy, że na przykład prostymi ciosami pracuj. No i żeby nie spieszył się. No i dzięki Bogu i ten prosty jeden wszedł. A jak przeżyłeś właśnie te ostatnie tygodnie, kiedy właśnie to Adam przygotowywał się, musiałeś się skupić? Kto się bardziej stresował, on czy ty? Ja myślę, że bardziej narożnik, bardziej ja czy Mansur. Jeżeli chodzi o Adama, czy jest jeszcze drugi zawodnik, Shamader z Nukaju, jest. Też widziałam, go wspierał. Chłopaki jak dla mnie, jak moi bracie, jeden jest moim bratem urodzonym, resztę też ja bardzo, bardzo stresuję się i jestem przekonany, że 1000 razy bardziej stresowałem się niż oni. A powiedz mi, czy był jakiś moment kryzysowy podczas przygotowań z Adamem? Czy może jakaś lekka kontuzja albo zwątpienie we własne możliwości? Kontuzji nie było, wszystko było po planu, wszystko było dobrze, tylko jedyne co, że na przykład jak zostało nam 3 tygodnie do walki, Adam trochę już był przeziębiony, no i tak parę dni mieliśmy odpuścić treningi i to był taki moment, że naprawdę ciężki, bo jest tak, że na przykład 3 miesiące ciężkiej pracy i przed samą walką zachorować, to jest takie, że można powiedzieć tak, że 20% kondycji wszystkiego można stracić. A ile procent szans, ile procent swoich możliwości, przepraszam, dał Adam z siebie właśnie w oktagonie? Jak byś to ocenił? Znając jego możliwości, znając go, bo nie wiem, ile się znacie. Długo, krótko? My z Adamem się znamy się bardzo długo, ponad 10 lat. To jest ciężko powiedzieć, że na przykład ile dał z siebie, bo walka się skończyła się w pierwszej rundzie. Im dalej walka poszła, tym bardziej miałby więcej szans przeciwnik, bo większy był, a teraz co miał zrobić, Adam zrobił, ale taki, że powiedzisz, ile dał siebie, no ja myślę, że dał siebie 100%, co mógł, to i robił, a jeżeli chodzi o przeciwnik, to nie znaczy, że Adam na przykład znakautował go w pierwszej rundzie, był bardzo słabym, naprawdę to był bardzo solidny zawodnik, tylko to jest MMA, to jeden cios, jak wejdzie jeden bardzo dobry cios, no to dziękuję, przegrana walka. Powiedz mi, czy Adama jeszcze zobaczymy w KSW w najbliższym czasie? Tak, oczywiście, że tak, bo teraz w kwietniu zaczyna się post, no i po tym poście, no jak najbardziej, bo Adam jest młody, no ja myślę, że w tym roku jeszcze z 2 walki pewnie stoczy. Czyli w dalszym ciągu będziesz go wspierał i go przygotowywał, tak? Tak jest, oczywiście. A może teraz przechodząc do ciebie, wiele osób pyta się, kiedy zobaczymy Anzora w klatce, ja też o to chętnie zapytam. Co musi zostać spełnione, albo z kim chciałbyś zawalczyć? Ja powiem tak, że nie mam, w tej chwili nie mam żadnej chęci, jeżeli chodzi o wejście do oktagonu, a czas pokaże, tylko po prostu ja teraz myślę, że ja już w ogóle nie zawalczę, ale nie wiadomo, czas pokaże, może jutro mi się będzie chciało się walczyć. Czasem jak przyjeżdżam do tych zawodów czy na galę, to czasem jest takie, że chęć, że może wiesz, czasem może mógłby zawalczyć i tak dalej. A potem jak wracam do domu, to mi się już nie chce. A jak na przykład patrzysz na Adama w oktagonie, patrzysz na innych swoich kolegów, bliskich, którzy akurat są w klatce, to nie tęsknisz za tym, żeby z roli trenera stać się z powrotem właśnie czynnym zawodnikiem? Czasem jest takie, że czasem czuję, że na przykład
ja wiem, że ja mógłbym walczyć, ja wiem, że mógłbym wygrywać te walki, ale jest tak, po pierwsze, ja mam bardzo dużo zawodników, że tu w KSW jest Adam, jest Shamad, jest, mam w armii Mansura, mam oprócz tego mam takich, których ja przygotuję sam jako ogólny trener, z 15 zawodników mam. Jeżeli ja pójdę drogą zawodnika, bycie trenerem i zawodnikiem to naprawdę jest bardzo ciężko, to ja muszę wybrać albo w tą stronę, albo w tą stronę. I szkoda mi chłopaków też, tyle pracy włożyłem chłopaków i tak po prostu zostawić ich i zaczynać swoją karierę. I bardziej no tak na 80% chyba zostanę trenerem i będę im pomagał. Ciąży na tobie ogromna odpowiedzialność, prawda? Wiesz, nie mógłbyś porzucić swoich podopiecznych. A powiedz mi, czy ty przygotowujesz aktualnie kogoś do Fame 13? Tak, Adrian Polaka. Jak oceniasz jego umiejętności? Jak Adrian sobie radzi? Porównywanie Adriana 2 lata temu i teraz naprawdę dobrze się poprawił, jeżeli chodzi o, nie tylko o, jako o zawodnika, jeżeli chodzi o charakter, mentalność. Dużo lepszy zawodnik, psychicznie dużo lepszy zawodnik teraz. A jeżeli porównywać taki na przykład Adama, czy Mansura, czy Adriana, to jest jakaś różnica między tymi zawodnikami, ale stara się te zawodnicy swojemu, czy z High League, naprawdę starają się, pracują ciężko, chcą walczyć. Szanuję to. Powiedz mi, jakie szanse ma właśnie Adrian Polak w pojedynku z Amadeuszem? Ja jestem przekonany, że Adrian wygra tą walkę, jeżeli podejdzie do tej walki z chłodną głową. A jeżeli chodzi o jego kondycję, czy przygotowanie, o takie rzeczy, ja się nie martwię. Powiedz mi jeszcze na koniec już, jak ważna jest ta strefa mentalna, psychika zawodnika przed wkroczeniem do oktagonu? Wiadomo, że ćwiczenie i tak dalej to jest inna sprawa, a też chodzi o głowę, bo czasami ona może zawieść i co wtedy? Bardzo ważne, bardzo. Ja chłopakom mówię, że tu, i tłumaczę, mówię, że na przykład jak ktoś ma charakter albo nie ma. Jak ktoś nie ma tego charakteru, no nie wiem, czy w ogóle się da się tego jakoś zmienić. Albo ma charakter, jest charakter albo nie ma, albo ma ten serce, to nie ma. Jeżeli na przykład ktoś wybiera drogą na przykład sport w MMA czy sztuki walki, no to jeżeli jak nie ma charakteru, no to ja myślę, że tam już nie ma co szukać. To już nie da rady. No to jeszcze może na koniec właśnie zapytam się o KSW. Na jakie starcie jeszcze czekasz? Chodzić o KSW 60? Tak, o aktualną kartę. Czy może jest pojedynek, którego nie możesz się doczekać? Albo z jakimś jesteś zawodnikiem? Bo jeżeli, ja powiem tak, jeżeli ode mnie nikt nie walczy w KSW, to ja się skupiam się na innej walce, naprawdę. Ja się byłem cały skupiony na Adama i w ogóle nie myślałem, że czy tą walkę obejrzałbym albo tą, nie wiem. Tylko Adam się liczy. Adam, byłem cały skupiony na Adama, także ja myślę, że każda walka jest. Na pewno chciałbym obejrzeć walkę, wiesz, opas, wagę ciężką, bo ten Chorwat, jak on się ma... Jak ma sens? Ja też nie pamiętam nazwiska, niestety. On u nas się przygotowywał, się naprawdę starał się, ciężko pracował i jestem ciekawy, co on pokaże. No dobrze, w takim razie już nie przedłużam dłużej. Dziękuję bardzo, ze mną był Anzor i życzę udanego wieczoru. No dobrze, również. Hej.